Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Każdy wie, że trzeba nam dobrego jedzenia, trzeba nam życia w realu i że trzeba nam oderwania się od tego, co nam serwują media. No to ja proponuję, żeby zrobić sobie ogródek w wannie. Nie musi koniecznie to być wanna, można zrobić bez wanny. Ja powiem później pod koniec, jak to jest możliwe. No i przy pomocy wysiłku jednego dnia, który może być w pewnym sensie relaksem, można sobie zrobić naprawdę autentyczny ogródeczek, który będzie wybitnie produktywny, jeżeli mądrze się nim zajmiemy. Otóż tak, była sobie wanna. U mnie była wanna. Leżała sobie, stała sobie. Ona służyła czemuś. Ja kąpałem się latem w zeszłym roku, jak było bardzo gorąco, nalewałem sobie zimnej wody i kąpałem się na zewnątrz. To było bardzo przyjemne przeżycie, tak się wychłodzić i sobie po prostu być. Ale tego roku pomyślałem, wykorzystam ją inaczej. I zrobiłem z niej ogródek. Tak jest, autentycznie ogródek i to całoroczny. Taki, który wytrzyma lekkie mrozy i będzie w nim nadal dostatecznie ciepło, że rzeczy nie zważą się przy okazji właśnie tego mrozu. Także jak ja to zrobiłem? Otóż zamocowałem przykrycie. Ja osobiście tego nie zrobiłem, to zrobił mój przyjaciel, który jest specem, zna się na tych rzeczach. Dziękuję Andrzeju bardzo. I on zamontował takie zawiasy, wykonał taką fajną pokrywę z folii, wszystko stare, resztki pobudowlane. No i co? A ja ze swojej strony zrobiłem tą taką grubą robotę. Wykopałem otwór na południowej stronie mojego domu. On był większy niż ta wanna. Dlatego, bo wyłożyłem go styropianem ze wszystkich stron. Otóż była potężna wichura niedawno, tutaj niedaleko są jakieś budowy, jakieś duże budowy, budują kilkadziesiąt domów i nawiało do mojego lasu tutaj na zapleczu takich dużych płyt styropianowych. No to oczyściłem las, zebrałem kilka tych płyt, bo po to się tam nikt nie zgłosił i nikt w ogóle tego nie szukał, prawdę powiedziawszy, a szkoda, bo to warto by wszystko jakoś wykorzystać. No i oczyścić las. No i co? I wyłożyłem tym styropianem pobudowlanym, tym zdobycznym właśnie ten otwór i przykryłem wylot tej wanny tak, żeby ten nadmiar płynu, nadmiar wody przy deszczu, jeżeli będzie odkryta, miał gdzie uciec, miał gdzie spłynąć. Przykryłem go, żeby się nie zapchał. Wykonałem też taką warstwę drenażową. Tak jak się w roślinki wsadza do niczek, to się robi taką warstewkę drenażową ze żwiru, może być, z drobnych kamyczków. Ale w każdym razie kładzie się ten żwir, drobne kamyczki. W moim przypadku to były takie jakieś plastikowe rzeczy. I przykrywa się to materiałem albo suchą trawą, prawda? Czyli sianem. No, tak żeby to się nie zamuliło w przyszłości. No i tak to już miałem. No i zaczęło się. Zaczęło się wypełnianie tego ogródka. Nasypałem tam kory różnych kawałów drewna. Zrobiłem tam sporo takiej ziemi, takiej jakiejś. Później na samej górze był kompost i jeszcze wyżej była ziemia. Już taka fajna ziemia. Tylko, że tą ziemię ja wymieszałem z podsypką budowlaną, tak to się chyba nazywa. I można taką podsypkę budowlaną, czy tam kamienną, czy żwirową, czy no nie wiem, z jakiejś skalną chyba, tak to się nazywa fachowo. Już wam podpowiadam, jak to znaleźć. Podsypka skalna chyba. I to wymieszałem z ziemią, ponieważ podsypka skalna ma 95 różnych minerałów i to jest naturalny, mineralny nawóz, najlepszy jaki istnieje, bo w pełni. To jak będziecie jedli tego pomidora czy coś, to tak jakbyście jedli, na przykład kawał kiełbachy albo steka. Nie? To właśnie dzięki temu, że te minerały tam są. No bo w naszych czasach unika się chemii, ale nie daje się
tych minerałów, które są bardzo konieczne do ziemi. No i inspekcik gotowy do wsiania. No, zasiałem tą rzodkiewkę. Rzodkiewkę je się w całości. To zielsko zielone, jak jest czyste, niepryskane, to się też je. Się kroi bardzo fajno i robi się sałateczki. A no razem z tym korzeniem. Także to jest dosyć wydajna roślinka, wbrew pozorom. Taka bardzo szybko rosnąca rzodkieweczka. No i taki inspekt, kochani, można zrobić też, nie mając wanny, bo ale ja nie mam wanny, co tam wygląda. Ale sam styropian, przecież nie jest aż tak potwornie drogi, chociaż już dwa razy droższy niż był, albo więcej niż dwa razy. I można gruby styropian po prostu sobie wkopać w ziemię i zrobić u góry taki wieniec, jak gdyby z desek, prawda? I do tego wieńca przymocować to przykrycie, prawda? I można mieć bardzo fajny taki ogródek całoroczny, bo tam te rozkładające się kawałki drewna zmurszałego i tak dalej, one będą podgrzewały. To jednak daje wyższą temperaturę, czy tam jakiś kompost. No. Francuzi mieli zieloną sałatę w zimę, dlatego, bo właśnie w takich inspekcikach mieli pod spodem rozkładający się nawóz koński, prawda? Który bardzo gorąco się rozkłada, że tak powiem. Kochani, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, media nas oszukują, my chcemy żyć w realu, więc zachęcam bardzo, żebyście sobie stworzyli taki maleńki bonsai, tak jak Japończycy w tych przeludnionych jakichś tam Tokio czy innych mają malutkie drzewko owocowe, jabłonkie, które daje takie jabłuszka No i oni potrafią się skoncentrować na tej jabłonce i uciec od tego świata, od tego przepełnienia, od tego tam obojętnie, co by nie było w ich sytuacji i być po prostu w realu. I tego wam życzę. Pan Bóg jest prawdą, prawda jest realem. I taki maleńki ogródeczek to jest piękna sprawa, mówię wam. Sama radość. Wszystkiego dobrego, bądźmy z Bogiem. I jeszcze w nagrodę za to, że wytrzymałeś do samego końca, przypomnę ci, że jest ten filmik pod tytułem Ogród bezobsługowy. To już jest na większą skalę, ale naprawdę bezobsługowy i zachęcam do tego, żebyście to znaleźli i zachęcali innych do tego kanału, no bo mam nadzieję, że to są rzeczy, które mogą być pożyteczne. Wszystkiego dobrego i zaglądajcie do tych tylnych, do tych poprzednich tematów. Bye.